Grindelwald to górska wioska w Alpach Berneńskich. Leży na wysokości 1034 metry i liczy około 4000 mieszkańców. Z Grindelwald pojedziemy pociągiem do stacji Kleine Scheidegg, by stamtąd wyruszyć koleją na przełęcz Jungfraujoch. Pociąg musi pokonać 1000 metrów różnicy poziomów, by dotrzeć do stacji przesiadkowej Kleine Scheidegg. Na całej kilkunastokilometrowej trasie towarzyszą nam imponujące, skaliste szczyty pokryte śniegiem. Przełęcz Kleine Scheidegg znajduje się na wysokości 2061 metrów. Widać stąd okoliczne szczyty Alp Berneńskich, w tym Jungfrau, Mönch i Eiger o wysokości 3970 metrów. Ten ostatni dzięki swej północnej ścianie jest znany z ekstremalnego alpinizmu. Tutaj przesiadamy się do czerwonych wagoników wąskotorowej kolejki zębatej, by dotrzeć do górnej stacji na przełęczy Jungfraujoch, znajdującej się na wysokości 3454 metry. Jest to najwyżej położona linia kolejowa w Europie. Budynek Obserwatorium Sphinx na wysokości 3571 metrów. Na górze jest mgła, więc z platformy widokowej na przełęczy Jungfraujoch niestety nic nie widać. Pozostaje nam obejrzeć pałac lodowy. W pałacu wychodzimy na platformę widokową plateau, ale tutaj też nic nie widać, a na dodatek bardzo mocno wieje wiatr. Z górnej stacji na Jungfraujoch wyruszamy w drogę powrotną. Krótki spacer po Grindelwald i piękne widoki okolicznych gór.